Hej wszystkim, z tej strony Atakama na waszych ekranach. Kolejny odcinek ze Star Stable. Wczoraj była środa, 10 maja i była kolejna aktualizacja cotygodniowa. Jednak, jak niektórzy wiedzą z grup na Facebooku, na którą serdecznie zapraszam, link będzie w opisie, aktualizacji nie mogłam nagrać z przyczyn osobistych. Brak czasu, brak czasu kochani, dlatego nagrywam ją dziś. Coś mi się tu poprzestawiało ogólnie w tle, nie patrzcie, konie nie mają cieni, nie wiem co się działo, w ogóle gra mi się mega podgłosiła, dlatego zaraz to wszystko ogarnę, ale wyskoczył mi tutaj taki komunikat, więc chciałam wam to szybciutko przeczytać. Mustang przybył do Jorviku, a w bliskiej przyszłości ty i twoi znajomi będziecie mogli wykonywać z nim zadania. Po wykonaniu odpowiedniej liczby zadań i osiągnięciu u Mustanga poziomu reputacji podziwiana zyskasz jego lojalność. Dam, dam, dam. Widzicie, jak wyglądam. Totalnie złe ustawienia, wybaczcie. Ja szybciutko przytnę, zrobię te ustawienia lepiej i wracam do was. Okej, więc czas na przeczytanie aktualizacji. DreamWorks Spirit Riding Free pojawi się w Star Stable. Z dumą prezentujemy wam DreamWorks Spirit Riding Free w Star Stable. Od dziś znajdziecie Mustanga w grze. Kiedy zalogujecie się do gry, Mustang Spirit będzie pojawiał się co godzinę w różnych miejscach na wyspie. Nie zdradzimy wam, gdzie dokładnie, dlatego razem z przyjaciółmi miejcie oczy szeroko otwarte. Spirit to dziki Mustang z wolną duszą, której nie można powstrzymać. Jeśli jednak będziecie mu pomagać i dobrze traktować, możecie stać się najlepszymi przyjaciółmi. Za każdym razem, kiedy Spirit pojawi się w Jorviku, będzie miał dla was zadanie. Za każdym razem, kiedy mu pomożecie, otrzymacie punkty reputacji, dzięki którym będziecie mieli dostęp do nowych rzeczy w sklepie. Spirit w Forcie Pinta. O kurczę, które otworzyły super fanki Mustanga, Tori i Sally. Znajdziecie tam także specjalne jabłko Miradeo. Wyskoczył mi po prostu komunikat i nie mogłam tego przeczytać. Miradeo. Dobrze przeczytam, mam nadzieję. Legenda mówi, że jabłka te rosną w miejscu, gdzie urodził się Spirit. Możecie kupić jabłko, kiedy Spirit obdarzy was całkowitym szacunkiem. O! Kurczę, z tą chrypką, przepraszam was, ale naprawdę jestem chora i tak staram się nagrywać. Mam nadzieję, że nikomu to nie przeszkadza. Kto wie, być może, kiedy nakarmicie Mustanga jabłkiem, może... Być może... Czemu się powtórzyli? Być może, kiedy nakarmicie Mustanga jabłkiem, być może zdecyduje się przenieść do waszej stajni. Tak, tak, tylko ja wiem, że to jabłko kosztuje 699 starcoinsów, a ja niestety nie mam tyle. Ale cóż, generalnie jestem zła, dlatego że... Tak szczerze mówiąc, jak kupuję konia, to chcę chociaż chwilę na nim pojeździć, a ten koń będzie miał od razu 15 poziom. Nie przeczę, na zdjęciach wygląda ładnie, ja go ogólnie jeszcze nie widziałam. Ale serio, koń z 15 poziomem tak od razu to trochę słabo, nie uważacie? Kiedy reputacja osiągnie poziom podziwiana, w sklepie Spirit w Forcie Pinta pojawi się specjalne jabłko do kupienia. Jak wyróżnia się... Jaka jest różnica między Spiritem a innymi końmi Jorvik? Spirit to dziki koń, dlatego nie zgodzi się na założenie jakiegokolwiek wyposażenia. Kiedy pojawi się w stajni, będzie posiadał poziom 15. Uwaga, nie można zmienić jego imienia, grzywy i ogona. Czyli... Czyli tak, na zawody on się raczej nie nada, bo nie będzie miał, wiecie, tych szybkości z tego sprzętu. Więc kurczę, no też tak trochę... Kiepsko, no ja rozumiem, że dziki koni w ogóle, ale no nie wiem. Pomóż Marleyowi z wiosennym festiwalem. Kolejny raz nadszedł czas na wiosenny festiwal w Jorviku. Marley potrzebuje twojej pomocy w przygotowaniu pieczonych ziemniaczków. Zajrzyjcie na farmę Marleya i sprawdźcie, jak możecie mu pomóc. Okej. Dobra, słyszałam też, że mamy nową animację, kiedy ściągniemy sprzęt z konia, więc ja już tutaj zabieram to wszystko. Zabieram wszystko. I już sprawdzamy, jak to wygląda. O, proszę bardzo. O, proszę bardzo. O, proszę. Pokażę dalej. Ale świetnie. Ja cię kręcę. Naprawdę fajne. O, jak się pochyliła. Tak. No, okej. No tu wolałabym, żeby dwie łapki miała tak przy jego grzywie, no ale dobrze. A, ale tego nie ogarnęli, tutaj już chociaż... Nie, trzyma się po prostu tej grzywy chyba, tak? Dobra. Ale nie, naprawdę fajnie to zrobili.
że wiecie, że to nie jest takie bezmyślne trzymanie po prostu, ale fajnie. Ja jestem totalnie za, dobra. To co, to chodźcie szybciutko do tego Marleya, bo teraz kurczę, pewnie tego Mustanga nie znajdę. Jeszcze pojedziemy też do Fortu Pinta, oczywiście pojedziemy tam, bo ja bym chciała bardzo zobaczyć. Czekajcie, Marley, Marley, Marley. Marley. Farma Marleya, no to chyba tam, nie? Ale tam nie mam żadnych kropeczek, więc boję się, że to nie tutaj. Farma Marleya, kurczę, albo ja mam sklerozę. Serio? Zaraz zobaczymy. Mam nadzieję, że mam. Nie, to nie tu. Okej, okay, zaraz ogarnę i wrócę. No, tak ogólnie to chciałam wam powiedzieć jeszcze, że tutaj cały czas jeździ mama Alex na tym koniu. Ona tak jeździ dzień i noc teraz? Bo serio nie wiem, czy to coś oznacza? O co chodzi? Czemu ona tutaj jest? Dlaczego ona mi tu została? Czy ja mam jakiegoś glitcha? I. Aha, ona jeździ w Japonkach, tak? No dobra. Mam jeszcze jedno do Was pytanie, bo słuchajcie, ja wiem, tu jest Marley i wydaje mi się, że to tutaj jest to zadanie, bo tutaj są te wszystkie ziemniory i tak dalej, czy buraki, czy co, ale ja tego zadania nie mam. Nie mam tego zadania, słuchajcie, więc nie wiem, co mogę zrobić. Albo ja jestem jakaś głupia, a raczej tak jest, ale serio nie widzę, co mam tutaj robić. Jeżeli ktoś z Was wie, to możecie mi napisać, czy kurczę. Ja coś pominęłam, czegoś nie wiem, czy no cokolwiek, po prostu nie mam tego zadania i nie wiem, co mogę zrobić teraz z tym. Na serio, dobra, dobra ludzie, no to co? Ja pojadę szybciutko pod wózką do Fortu Pinta, ale kurczę, jestem troszeczkę zawiedziona, że ja nie mam tego zadania. Chyba, że jeżeli ktoś już robił. Czekajcie, ja mam dwie tutaj kropki, już to przeczytam. Dziki Mustang, Fort Pinta. No widzicie, ja tutaj żadnych zadań nie mam, także no niestety. Dobra, to jedziemy szybciutko do Fortu Pinta, zobaczymy tam co i jak. Ale nie, dlaczego ja nie mam tych zadań? Pierwszy raz mi się tak zdarzyło. Koniecznie musicie dać mi znać, czy wy macie je, bo ja nie wiem, może coś źle robię. Albo to się później odblokuje, jak wezmę tam ten dziki Mustang. Fort Pinta. Dobra, kochani, jedziemy zobaczyć. Ten dziki Mustang. Sklep. Dobra, dobra, dobra. Tutaj. O! Pokaż. A tego nie możemy jeszcze kupić. O ja! O ja! O ja! O, przepraszam, ale jestem totalnie. Pokaż. Jezu, jaki ładny komplet. Czemu jest taki. Widzicie, to jest to, o czym mówiłam w wadach i zaletach Star Stable. Jezu, to jest piękne, piękny komplet. Czemu on jest taki do niczego? Zobaczcie, no. No bez sensu, przecież to nie ma żadnych statystyk. No nie, dobra, nieważne. Nienawidzę czegoś takiego. To nie ma żadnego sensu. A ten misiek jest fajny. Dobra, ona tu ma jakąś bluzkę z takim Mustangiem. Też chce. Sprawdź Mustanga. Chcesz dowiedzieć się więcej o Spiricie? Oh! Wow! Zobaczcie! Pokaż, podnieś łebek, podnieś! Ojej, on jest ładny! Kurczę, jaka szkoda, że nie można go, wiecie, samemu wytrenować. On jest naprawdę ładny! Nie możesz założyć żadnego wyposażenia. Okej, okay, Mustang to dziki koń, uwielbia przygody, z natury jest radosny i lubi rywalizację. Prawdziwy z niego dowcipniś. Ma przy tym cechy lidera, który zawsze chce pomagać swoim bliskim, chronić ich i opiekować się nimi. Jako, że Mustang jest dzikim stworzeniem i nie można go oswoić, nie pozwala na zakładanie sobie żadnej uprzęży ani siodła. Mustang z chęcią będzie ci towarzyszyć w nowych przygodach, ale jeżeli chcesz go dosiąść, musisz wykazać się wyjątkowymi umiejętnościami, ponieważ jazda na dzikim koniu bez siodła to nie lada wyzwanie. No, podejrzewam, że oczywiście nie lada wyzwanie, ale ja cię kręcę, ale fajnie, że można sobie go tutaj. Aha, czyli to jest to. Mustang. Dobra, dobra, to lecimy z zadaniem. Cześć, słyszałaś? Podobno Mustang jest tutaj, w Jorwiku. Przybyłyśmy
Przebyłyśmy z moją najlepszą przyjaciółką Sally długą drogę, żeby się tutaj z nim spotkać. Już od kołyski był naszym idolem. Nie znasz Mustanga? Mustang jest boski, to dziki Mustang, który za... Okej, nie znasz Mustanga? Mustang to dziki Mustang. Przecież. No przecież. Który zawsze chce pomagać swoim bliskim. Na pewno przybył tutaj, żeby zrobić coś dla ludzi i zwierząt w Jorwiku. Powinnaś go poszukać, żeby się z nim spotkać. Jeśli kochasz koni, musisz poznać Mustanga. Tak. Nie wiem, gdzie teraz jest, ale słyszałam, że przemieszcza się między różnymi miejscami na wyspie. Być może uda ci się go znaleźć. Pozdrawiam cię, kochanie. Aha, ale nie będę cię tutaj ignorować, bo i tak... No i co? No i co? Skąd ja mam wiedzieć, gdzie on ma być? Co godzinę, tak? Dobra, ja mam godzinę 6:34, więc raczej tak go nie znajdę. Aczkolwiek fajnie by było, no ale... A czy on będzie miał dla mnie jakieś zadania może? Bo wiecie, tak trochę słabo, żeby go nie znaleźć, nie? Wiecie co? Myślę sobie, że ja po prostu sobie tu pojeżdżę, poszukam i tak dalej, poczytam, gdzie on mógłby być. I jak już go znajdę, to szybciutko włączę dla Was nagrywanie, żeby wszystko Wam też pokazać. Pewnie większość z Was już go znalazła, ja jestem taka opóźniona, no bo niestety, tak jak mówiłam, wczoraj nie było czasu. Ale dobra, będę lecieć. Będę lecieć. I widzimy się za chwilę, jak już spotkamy tego Mustanga. Okej, kochani, pojawił mi się właśnie napis, powinnam być blisko. Jej! Jedzie, 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 stój! Mustang! Prych! Mustang ostrożnie... Mustang strzyże uszami, nasłuchując wokół. Puf, prych. Słuchajcie, kochani, w ogóle ja chciałam Wam powiedzieć, że... O, wąchasz mnie! Chciałam Wam powiedzieć, że nagrywam ten kawałek o godzinie 8:40, czyli jakieś 2 godziny później. Widzicie też, że już jest zupełnie jaśniej. Dlatego, że wcześniej nie mogłam go nigdzie znaleźć. Jeździłam, 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 aż w końcu dałam sobie spokój i po prostu na globalnym wyczytałam, że on jest tutaj na polach Everwind właśnie. Także momentalnie tu przyjechałam. Dobra, lecimy dalej. Widzisz samotnie pasącą się owcę. Musiała oddzielić się od stada. Wygląda na to, że Mustang chce pomóc tej zagubionej owcy powrócić do stada. Okej. Okay. Znajdź zaginioną owcę. No, coś kojarzę, coś kojarzę. Pomóż owcy wrócić do domu. To będzie obok wiatraka albo obok silosa. I on będzie tutaj sobie stał? On będzie tu stał, nie uciekaj. To będzie pewnie tam. I będzie trzeba zanieść tą owcę tam. Chyba, tak myślę. Zobaczymy. Zobaczymy. Powiem Wam, że jeśli chodzi o kupno tego Mustanga, to cały czas się zastanawiam. Fajnie by było mieć go w swoim gronie. Tak, to tutaj. Ale znowu, kurczę, nie wiem. Zobaczymy, w sobotę pewnie i tak się skuszę, także jeżeli bym go kupowała czy coś, to na pewno go nagra... To go nagram. To na pewno to nagram. Piszcie, co wy myślicie o tym właśnie, żeby kupować. Dobra, możemy cię pogonić tym? Idź. To ja będę po drodze zbierać. Piszcie, czy wy kupiliście w ogóle go, czy jesteście zadowoleni i tak dalej, bo jestem ciekawa, ile osób się skusiło właśnie na niego. Idź, idź. Oczywiście musi iść naokoło, bo przecież czemu nie? O, la, 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 la. W ogóle nie wiem, czemu ściągnęłam te. A jak siodło się założy, to cały czas jest ten. A o głowie? O, widzieliście? Ona wzięła rękę szybko tam. Dobra, to będziemy jechać sobie tak. No, 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 no. Tutaj jest ta świeża trawa? Jest, jest, dobra. Dobrze, że to nie jest aż tak daleko. Okej, kochani, w sumie wiecie co? Ja Wam przytnę ten kawałek, bo to bez sensu.
Dobra robota owca jest w domu. Cześć, to chyba tobie muszę podziękować za odzyskanie mojej owcy. Bardzo mi pomogłaś. Ogromne dzięki. Teraz muszę dopilnować, żeby już żadna się nie oddaliła. Dobrego dnia. Pomogłaś owcy wrócić do domu. Chociaż nie widzisz Mustanga, słyszysz w pobliżu wesołe rżenie. Wydaje się zadowolony z twoich starań. Dobra robota. Z Mustangiem jest coraz bliższa. Gdy Mustang pojawi się następnym razem w Jorwiku, będzie miał dla ciebie nowe zadanie. Pozdrawiam! Pozdrawiam bardzo serdecznie. Niech się twój nick pokaże. Alisa! Pozdrawiam cię, Aliso. Dobra. O, czekajcie, muszę odpisać. No, więc szybciutko się teraz stepnę do naszej stojni. No i co? Myślę, że to by było na tyle. Piszcie, jakie tam macie wrażenia, jakie wasze wrażenia są z tym Mustangiem, już wam o tym mówiłam. Ja was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam i jeszcze raz przepraszam, że nie miałam czasu wczoraj tego nagrać, ale kurczę, naprawdę tak mi się wszystko zwaliło na głowę, że no nie dało rady. Także tak, do następnego, trzymajcie się i cześć!